Cześć, słuchajcie, sprawa jest nie byle jaka, bo jako pierwsi w Polsce mogliśmy wziąć na warsztat nowe konfiguracje komputerów Actina, przygotowane z myślą o wielkim e-sportowym święcie, jakim jest Intel Extreme Masters w Katowicach. Być może na pierwszy rzut oka sprawia wrażenie niepozornego gamingowego peceta, jakich wiele, ale uwierzcie nam, to monstrum jest w stanie odpalić właściwie każdą grę na najwyższych możliwych ustawieniach graficznych i w dodatku trzymać wysoką liczbę FPS-ów. Zanim przyjrzymy się jednak temu pecetowi, to trochę o samym Intel Extreme Masters. Intel Extreme Masters to zawody e-sportowe, które odbyły się po raz pierwszy w marcu 2007 roku. Wtedy to w ramach Counter-Strike 1.6 swoje triumfy świeciła polska ekipa Team Pentagram w składzie Kuben, Lord, Luke, Neo, Taz oraz Todd w Warcrafta 3, Reign of Chaos. Mijały lata, a Intel Extreme Masters coraz mocniej poszerzało liczbę turniejów w ramach jednego sezonu. Od 2013 roku jednym z przystanków sezonowych stał się katowicki Spodek. Miejsce od lat nazywane przez fanów e-sportu jako jeden z najlepszych turniejów, nie tylko dzięki starciom finałowym, ale również atmosferze, jaką budują kibice zjeżdżający się do Katowic z całego świata. W tym roku w dniach od 9 do 11 lutego obok turniejów Counter-Strike 2 i StarCrafta 2 w samym Spodku po kilkuletniej przerwie wraca również IM Expo w katowickim MCK, w trakcie którego fani gamingu będą mogli przetestować nowości producentów sprzętu, ale również spotkać ulubionych twórców internetowych oraz graczy. My jako Gram.pl oczywiście również tam będziemy. No to tyle historii, sprawdźmy, co się znajduje w środku. Biorąc pod uwagę fakt, że ma to być komputer niezawodny i gotowy do każdego wyzwania, specjaliści od Actiny postawili na idealne połączenie komponentów bez kompromisów. Głównym elementem zestawu jest płyta główna MSI Mach Z790 Tomahawk Wi-Fi, która w przypadku high-endowych konfiguracji sprawdza się doskonale. Sercem komputera jest procesor Intel i9-14900KF o taktowaniu aż 6 GHz. Z drugiej strony w przypadku karty graficznej mamy tutaj do czynienia z budzącym respekt nie tylko wielkością, ale również mocą INNO 3D GeForce RTX 4090 X3 OCES z 24 GB VRAM. Bez porządnego i wydajnego odprowadzenia ciepła również się nie obejdzie, więc o odpowiednią temperaturę podzespołów zadba chłodzenie Endorphin Navia F360 RGB. Dodatkowo znajdziemy tam również pamięć RAM Kingston FDDR5 32 GB, 6000 MHz CL40 Beast oraz dysk SSD WD Black 2 TB NVMe, tak aby te wszystkie potężne gry na dysku zmieściły się bez większych problemów. Całość została umieszczona w obudowie Endorphin ARX 700 RGB zasilanej przez 1000-watowy zasilacz Gigabyte GPUP1000GM PG580+. Wcześniej trochę nakręciliśmy to, że ten potężny, nie tylko z wyglądu PC, potrafi naprawdę dużo, a więc czas na kilka dodatkowych testów. Wzięliśmy standardowy zestaw gier, na którym sprawdzamy wiele różnych konfiguracji w ostatnich miesiącach i trzeba przyznać, wyniki robią wrażenie. Zacznijmy od największej niespodzianki testów, czyli Forza Motorsport. Wydana w 2023 roku, gra wyścigowa potrafiła kilka razy pokazać, że potrzebuje odpowiedniego zestawu, aby ją okiełznać. Okazuje się, że IM-owa konfiguracja od Actiny zdaje ten egzamin koncertowo. Okazało się bowiem, że gra na najwyższych ustawieniach sprzętowych w 4K z odblokowanymi FPS-ami potrafi wyciągnąć średnią na poziomie 125 FPS-ów w trybie benchmarku, co jest niesamowitym wynikiem. W trakcie wyścigów właściwie nie trzeba się obawiać o ewentualne spadki klatek, a całość prezentuje się niesamowicie bez względu na porę dnia czy warunki pogodowe. Innym tytułem, który również potrafi postawić konkretne warunki różnym konfiguracjom, jest Warhammer 40K Darktide. Tutaj sprawdzaliśmy, jak sprawdza się technologia DLSS w rozdzielczości 4K i w trakcie rozgrywki udało się wyciągnąć średnią na poziomie zawrotnych 220 FPS-ów z włączonym ray tracingiem. Z drugiej strony bez włączonego DLSS od Nvidia Darktide trzymał średnią na poziomie od 94 do 100 FPS-ów, co również jest przyzwoitym wynikiem, biorąc pod uwagę renderowanie różnych efektów specjalnych oraz dużych skupisk wrogów atakujących graczy. W przypadku innych gier, Raid 5 w rozdzielczości 4K oraz z włączonym 100% renderowaniem tekstur potrafił wyciągnąć 125 FPS-ów, a w przypadku 200% około 45 do 48. Midnight Suns to również gra, z którą Actina IM
poradziła sobie również bez problemu. Na ustawieniach Epic gra uzyskała od 45 do 169 w zależności od natężenia efektów specjalnych w 4K. W przypadku Counter-Strike'a, czyli sztandarowej gry na Intel Extreme Masters, również sprawdziliśmy, jak to byłoby grać na bardzo wysokich ustawieniach graficznych w 4K. I tutaj udało się osiągnąć nawet 300 FPS-ów. To pomyślcie, ile klatek na sekundę udałoby się uzyskać przy ustawieniach typowych pod rywalizację na serwerach. Pozostawmy to waszej wyobraźni. Najwięcej FPS-ów osiągnęła jednak gra od Ubisoft, czyli Prince of Persia The Last Crown. 360 FPS-ów w najwyższej jakości z pewnością pomoże uniknąć wszelkich pułapek zastawionych na księcia. Podsumowując, nowa konfiguracja Actiny to maszyna, która bez problemu powinna sobie poradzić ze wszystkimi grami. Bez względu na to, czy macie zamiar grać w najnowsze tytuły wymagające potężnej mocy, czy też tytuły stawiające czysto na rywalizację wymagającą niezawodności w każdych warunkach, jest to również komputer, który sprawdzi się do streamowania czy tworzenia skomplikowanych projektów wymagających konkretnej mocy obliczeniowej, chociażby do renderowania. A jeśli macie trochę miejsca w swoim salonie, to z pewnością również sprawdzi się jako domowe centrum rozrywki w wysokiej jakości 4K, bez względu na to, czy będą to gry, filmy czy seriale. Chciałbyś taki komputer mieć u siebie? Już 9 lutego 2024 roku pojawi się on w sprzedaży. Trzymajcie więc rękę na pulsie, bo takiego potwora prawdopodobnie każdy chciałby mieć w swoim gamingowym pokoju. Dzięki za obejrzenie materiału. Jeśli Ci się podobał lub chciałbyś pokazać innym, jak wyglądają potężne pecety, udostępnij go oraz daj łapkę w górę. Będziemy niezwykle wdzięczni. Do zobaczenia w kolejnych materiałach na gram.pl. Cześć.